Nauka jazdy. Hanka Bielicka została poproszona o udzielenie wywiadu na temat sytuacji artystów polskich. Nagranie zaplanowano w uroczej przystani nad Zalewem Zegrzyńskim. Wygląda pani świetnie. Odwal się. No pewnie na 89, to pewnie tu ryby zaraz będą wychodziły, żeby popatrzeć na taką starą, że jeszcze przyłazi i wsiedzi tego. Żeby troszeczkę tej sukni było. Widać, na cholerę się tak powypindrzałam. Ludzie się żegnali na ulicy, jak wyszłam do samochodu. Dobrze, możemy. Bielicka zwariowała. Dobrze, zatem enter, zaczynamy. Dobrze. Pani Haniu, czy może nam pani powiedzieć, czy łatwo być artystą w dzisiejszych czasach? Wszystkim dzień dobry, drodzy moi, spotykamy się. Bardzo piękny, jak państwo widzicie, dzięki Bogu piękna pogoda i śliczna okolica. Musimy przerwać. O, no właśnie. To chyba nam przeszkadza, prawda? No musi ruszyć ten pan. O, nauka jazdy, pani Haniu. Miejmy nadzieję, że to długo nie potrwa. Nie. Spokojnie, nie zależy. No, nie rozumiesz? Dobrze, że się wyjaśnia. Tak. To bardzo dobry kierowca będzie. Mówiłem spokojnie, baranie jeden. Bardzo ładnie. Jeszcze jeden raz i samochodu nie będzie. Nogę z gazu zdejmij, jesteś na to. Do nauka przodu. Jazdy, no. Najpierw zrobimy tutaj normalnie parkowanie tyłem, a później po skosie. Niestety. No czymście się nie porozumieli. Ale tutaj parkować tam do wody, tak? Tutaj, tak. Pierwszy raz ten samochód widzę, pani Haniu, na omy. Musicie to załatwić, Jacek, bo on do tyłu, robi Jacek. Ćwiczenia, rozwija, więc... Jacek, do tyłu. Do tyłu i w ścianę. Panowie, halo! Halo! Przepraszam, długo tutaj zabawicie? Minutkę i spadamy, naprawdę. Dobra, to dobrze. My tymczasem sobie przećwiczmy. Ale tylko chodzi o to, czy chcecie o tym, żeby ludzie o tym bardzo wiedzieli, że właściwie muszą się... A! Jezus Maria! Boże! No. No, to zaraz inny. A człowieku! No. Pani Haniu, już. Co to ma wisiale? Załatwił samochód. Wychodźmy. Co teraz zrobić? No, samochód załatwi, ale czyj to samochód? Co ja mam zrobić? Uważajcie, bo tam może jakieś rzeczy wartościowe są. Łapcie kogoś właściciela, no. Nie stójcie tak jak zrozpaczone niobe. Człowieku, ile razy ci mam mówić? O tym sprzęgle. O tym, nie pyskuj gówniarzu teraz. Teraz policję dzwoń. Tyle lat zbierałem, żeby to rozkręcić. Ale to jest wina instruktora. Całe szczęście, że to mój nie był. No, a Artura obok. Mój to niebieski. Ach, mój Boże. Tutaj takie są odcinki, szosy, nikogusieńko nie ma, to on musi tu nad wodą. Jakiś kretyn, to on jest kretyn, a nie ten, co jeździ. No już, jedziemy. Pani Haniu, przepraszam jeszcze raz. Proszę, kochanie, no wiesz, rzeczywiście, czy nie twoja wina tego pana kretyna. Pani Haniu, chciałabym zapytać... W jakiej kondycji jest nasza kultura? Tylko myśmy się zmienili. Od 2 lat u nas są pikniki, takie w ogóle całego miasta, jakiegoś tam Olsztynka czy Olsztyna. Ja sama, stara aktorka, jeździłam na takie rozmaite spotkania. Patrzę, całe miasteczko siedzi, prawda, i czekają, i są tacy serdeczni, i są... Związane to jest właśnie ze sztuką, Przepraszam państwa, bardzo nie widzieli państwo samochodu, bo ja tu wyszedłem na chwilę. Właśnie tego samochodu już nie ma, on jest w wodzie. Nie rozumiem. Ten samochód jest w wodzie. Oni robili zatrzymanie i ten samochód zepchnęli. Jak ze... Ale zielony BMW? Tak, zielony wpadł do wody. Jak to do wody? Ale kto... Jak wpadł? No jak to wpadł? Na naszych oczach on zamiast zatrzymać samochód, popchnął i zepchnął samochód w wodę. Ale kto? No ten pan, co tutaj, szkoła jazdy. Tu? Ty? Tak. Ale gdzie oni poszli? Poszli do policji. Oni ale jak... Powiedziałam, idź pan, powiedz o samochodzie. Mogą być jakieś tam cenne rzeczy, jakieś, ale nie pani, wiem, nawet panie aparaty. To widziały? Tak, widzieliśmy to. Jezus, teraz będzie przychodzić, że będziemy jeszcze ciągani do sądów teraz. No tak, o. Ale jak to niepotrzebnie pan do nas... Ja wyszedłem... No tak, ale ja mu mówiłam, że niech pan szuka właściciela samochodu, a nie leci, bo on go opieprzył, że on źle zaparkował, że źle nie zatrzymał i polecieli gdzieś.
szukać. Ale on, no, tu normalnie wpadł, przecież ja zaparkowałem no, normalnie i jak? Jak? Pan jest w porządku, tylko oni są nie w porządku. Nie wolno tutaj szkoły jazdy robić, proszę pana. Wszystko no, dokumenty, no, ale ja... No. Boże, co ja żonę powiem teraz? Bój, poszło i... Niech pan szuka, on poszedł, on kuleje taki, jest w takim dresie. I ten młody chłopak wysiadł, nakurwili na siebie, nakurwili i poszli. Więc ja nie wiem, albo do tego domu weszli, albo do policji. Panie tu będą, tak? Tak, tak. Tak, tak. W razie czego? Tak. Tak, jesteśmy. A już teraz to już nic, wiesz, ja tylko palcem w wodzie można pomachać. Ja się zupełnie znam. Stoi się ja mu się nie dziwię. Co, kotku? No. Nie dziwię mu się. No, nie przesadzaj, no. Przecież nie takie rzeczy się przechodziło, no. Wychodzi się tego i dom się zawala i co? No też musisz wszystko, albo nie. Uratujesz, albo weźmie ojca i syna, zostaje goły i od jutra zaczynam życie gdzie indziej, no. No już, jedziemy. Tyle problemów. Co z tego, że mam gówniarza? Bym pojechał sam, tylko jestem chory. Że pan ma chory, po co pan wlazł nad wodę wykręć i zaraz pojedziemy. Co ja przeżyję, to... To, co pan przeżyje, pan tylko pieniądze szykuje. Artur, ten twój samochód. Właśnie, niech pan teraz, żeby znowu pana nie krzepnął. Tam, tamtą stronę koła. Do przodu pojedzie, o, on jeszcze pokazuje do tyłu, tak. I tam w drugą stronę. Drugą, żebyś tam się zmieścił. Niech pan uważa na drugi samochód. Niech pan uważa na to auto obok. Tylko na sprzęgło uważaj. O Jezus. To ten sam siedzi za kierownicą? Skręcaj kierownicę. Tak, tak, co wywali? Skręcaj kierownicę. Panie, co pan robi? Drugi samochód pan utopi, no. Słuchajcie, uważajcie, naprawdę. Starczy, Halo! Halo, panowie! No już powiedzę. Łap go! No i drugi samochód. To jest samochód naszego operatora, panowie! No idźcie, no, panowie, no. Nie stójcie, no. Zamknij mordę, gówniarze. Do tyłu, czy ty hamulca nie masz? Boże. No, ale ja mówiłam do pana, niech pan weźmie ten samochód. To co, gdzie chcesz do... Też jesteście jak dzieci już. Do Czech dojechać do tyłu? Wrócić, no. On leci, ja nie wiem, co zrobić z nim. Odejdź stąd, wsiadł. Ale on się przewraca, no. Odejdź człowieku od tego samochodu. Odejdź od samochodu, samochód jest ubezpieczony, a ty nie. Wynoś się stąd. No to przytrzymaj! Nie, no to już za późno. A nic nie macie tam w samochodzie? Żadnych wartościowych rzeczy? Odejdź od brzegu dłożone. Dobrze. Mogłem trzymać go wcześniej. No. A czyje to są samochody? To są kretyny. To jest samochód naszego operatora, proszę pana. To jest mój samochód, proszę pana. No czy to był mój samochód? Tyle lat, ja jestem chory, z chorą nogą. Co to z ja tego, no? Słowo zamienić, jak po co pan kretyna wsadza do samochodu? Jak pan ma nogę chorą? Pan ma głowę chorą. Ja z panem mogę z panem załatwić. Zaraz się tak przyjdzie policja. Pan, ja nie chcę z panem rozmawiać. Ty gówniarzu, gówno mnie obchodzi, gdzie masz iść. Odejdź od tego samochodu. No i dlaczego pan tego kretyna drugi raz wsadził do tego samochodu? Proszę pani, ja mam chorą nogę i... No to co z tą nogą? Przecież rozum jest nie w nodze, tylko w głowie. Przecież widział pan, że to kretyn, że nie umie hamulca zrobić, to pan drugi samochód załatwił, no. Boże, ile możemy ja się z nim przechodzę, to... A dlaczego pan nad wodą robi próbne jazdy? Nie, co zjechaliśmy pan? Na chwilę, my tam na górze robiliśmy jazdy. No, a żeby się ukrócić. Tak, ale wiem, bo teraz to wsadził od 1 kwietnia zmienili przepisy i oni się teraz pchają, ty. Jest pani w programie TVN, mamy cię. On nie jest nienormalny. A to wy robicie drakę? Tak, tak. To był wszystko żart. Mamy cię.